Witam Cię bardzo serdecznie i w dzisiejszym materiale wspólnie powiemy Ci, jaki kurs online'owy najlepiej wybrać. Nie wiem, czy wiesz, ale oprócz standardowych szkoleń stacjonarnych tworzymy także kursy online'owe i stworzyliśmy takich kursów 4 i właśnie teraz wszystkie są dostępne. Wszystkie kursy wzbogaciliśmy o skrypty, dzięki którym wchłoniesz całą tą wiedzę i będziesz mógł do niej wracać, co spowoduje rzeczywiście, że to szkolenie będzie przez Ciebie lepiej przyswojone. Zresztą za chwilę całe te skrypty Ci pokażę. W skrypcie mamy całą masę grafik, która pomoże Wam wchłonąć tą wiedzę, przyswoić ją w przystępny sposób. Są oczywiście screeny z kursów, które też pomagają, choćby na przykład jak w tym przypadku, zrozumieć troszeczkę całą analizę posturalną, dynamikę chodu i tak dalej. Testy anatomii mamy tutaj sporo, funkcjonalnej. Każdy moduł jest szczegółowo opisany, dzięki czemu możesz wrócić. No, dla przykładu weźmy moduł trzeci, Neurobark, analiza posturalna. Wszystko fajnie, tutaj posegregowane, testy toniczności mięśniowej, oczywiście częściowo anatomia, która jest niezbędna do tego wszystkiego, no i przejrzyste obrazki, grafiki tłumaczące, jak testujemy i cała masa informacji, choćby o mięśniu, który aktualnie jest testowany, jego funkcji, przyczepach, przebiegu. Wszystko to jest po prostu niezbędne, żeby ten moduł zrozumieć. Na naszej stronie neuroproject.pl/nauka będziesz mógł ściągnąć bezpłatny rozdział każdego z tych szkoleń i zobaczyć po prostu, czy taka wiedza Ci pasuje i czy dzięki temu poprawisz swoją skuteczność terapeutyczną, bo przecież o to tak naprawdę chodzi. A teraz powiem Ci, który kurs wybrać i który kurs będzie najlepszy dla Ciebie. Zacznijmy od Neurobarku. Neurobark to było pierwsze nasze szkolenie i naprawdę do tej pory jestem z niego bardzo zadowolony. Jest to 9 modułów wysycone naprawdę konkretną ilością wiedzy z zakresu fizjologii, neurofizjologii, anatomii, biomechaniki. Dzięki niemu zrozumiesz, dlaczego na przykład u pacjentów z bólem kompleksu barkowego warto zacząć pracę od tułowia, od miednicy, od obszarów kończyn dolnych. Jak sprawdzić, jak naprawdę ocenić ich pracę stawu ramienno-łopatkowego, stabilizacji łopatki, pracy tułowia. Dowiesz się tak naprawdę, skąd te ich problemy wynikają i jaką terapię możesz im zaproponować, zarówno terapię manualną, jak i terapię ruchem, dlatego są aż 2 moduły, które poświęcone są na trening ruchowy i autoterapię, którą będziesz mógł pacjentom zalecać dalej do domu. Neurokolano. Neurokolano to jest nasz największy kurs, to jest 133 filmy, to jest aż 10 modułów. Oprócz konkretnej wiedzy teoretycznej, która przeplata się z praktyką, z diagnostyką, na którą oczywiście kładziemy największy nacisk i to w każdym naszym szkoleniu, to jest klucz do tego, że bez dobrej diagnostyki nie ma dobrej terapii. Tutaj jest również zaproponowana dobra terapia na przykładzie problemów kończyny dolnej. Oczywiście głównym bohaterem jest kolano, ale my wiemy, że kolano jest taką wypadkową tego, co dzieje się w naszym biodrze, co dzieje się w naszej stopie, co dzieje się w naszym ciele, więc na przykładzie kolana omówiliśmy dysfunkcję kończyny dolnej, ich terapię oraz trening. To jest naprawdę fajny trening zaproponowany dla osób z problemami stawu kolanowego. I to, co tutaj w tym kursie jest naprawdę fajne, to są 3 case'y, które były omówione dokładnie i tak naprawdę omawialiśmy, jak pracować z pacjentem pourazowym raz, jak pracować z pacjentem z niespecyficznym bólem kolana oraz jak pracować z biegaczem pod kątem treningu medycznego. Tak naprawdę każdy ten case mógłby być oddzielnym szkoleniem, a to jest tutaj upakowane i jest to jeden z tych 10 modułów, które znajdziecie w neurokolanie. Neurodiagnostyka i terapia w bólach głowy to jest tak naprawdę dość krótki kurs, który pozwoli, że w krótkim czasie zrozumiesz, skąd Twoi pacjenci mają bóle głowy, jak te bóle się dzielą, co je charakteryzuje, co Ty możesz im zaproponować. Więc jeśli chodzi o ilość czasu, którą poświęcisz i efekty, które możesz uzyskać w gabinecie, to jest po prostu game changer. Ja z tego szkolenia jestem bardzo zadowolony, szczególnie z ostatnich filmów, które są bardzo ciekawe i mocno wybiegają poza tematykę bólu głowy, ale po prostu nie mogłem się tutaj oprzeć i nagrałem bardzo fajne tematy, stricte oczywiście pozwalające Tobie zrozumieć, jak wygląda w ogóle praca neuroterapeuty, czym jest neurodiagnostyka i oczywiście wszystko pokazujemy tutaj na przykładzie realnych pacjentów, którzy mieli zarówno bóle napięciowe, jak i migreny i to wszystko będziesz mógł zobaczyć właśnie w szkoleniu neurodiagnostyka i terapia bóla głowy. Fundamenty ruchu. Słuchajcie, to jest szkolenie, które sam powinien obejrzeć i na pewno zrobię to. Już obejrzałem je raz i zrobię to jeszcze raz, dlatego że jest to podstawa ruchowa. Ja z pacjentami pracuję głównie manualnie. Większość terapeutów, fizjoterapeutów pracuje tak.
Tutaj natomiast mamy bazę ruchu, czyli fundament, na którym możemy oprzeć trening medyczny naszego podopiecznego. Kurs powstał przy współpracy z Markiem Kusiem, moim ulubionym neurotrenerem, który po prostu uwielbia bawić się ruchem. Natomiast, żeby bawić się ruchem i fajnie tak naprawdę kombinować, wymyślać ćwiczenia bezpośrednio dla Twojego pacjenta podopiecznego, to powinieneś mieć fundament. I to pozwoli Tobie zrozumieć i przeprowadzić tego pacjenta podopiecznego za rękę, żeby progresował i żeby mieć coraz lepsze efekty treningowe i oczywiście mniejsze dolegliwości bólowe, mniejsze problemy, a później fan z ruchu. Teraz pokażę Ci, jak wygląda nasza platforma. Otóż wchodzę na stronę Neuroporo, jak klikam logowanie, jestem na swoim panelu aktualnie i tu mam wszystkie szkolenia, które są kupione. No i na przykład klikam sobie takie neurokolano, jestem właśnie w kursie, tutaj widzę cały program tego szkolenia. To jest, tak jak mówiłem, w Neuroplanie 133 filmy, to jest 7 stron tutaj materiałów. Niektóre filmy są krótsze, niektóre dłuższe. Klikam sobie na przykład taki film wprowadzenie, mam materiał, jest wideo, są niezbędne informacje pod tym filmem, które chcę aktualnie przekazać. No i na przykład klikam sobie jeszcze w materiały i tu jest na przykład do pobrania skrypt tego szkolenia, tego modułu, tak? Dlatego, że tutaj skrypty podzielone są właśnie na moduły. Pokażę Ci, jak wygląda to, żebyś nie pogubił się w trakcie tego szkolenia. Na przykład klikam sobie Neurobark i tu znowu kilka stron materiałów i załóżmy sobie, przejdę na film, którego jeszcze nie oglądałem. Ok, tu jak widzisz, mam zaznaczone filmy, które już przerobiłem i filmy, których jeszcze nie przerobiłem, są do odznaczenia. Klikam na film i oczywiście on mi sobie tutaj leci. Tu aktualnie jesteśmy na hipertonii jako skutek wyhamowania mięśni antagonistycznych. Tak, mówi sobie Patryk, wszystko fajnie się zgadza. I jak ten film na przykład obejrzy już, klikam jako ukończony, co przynosi mnie od razu do następnego materiału. No i mamy kolejny materiał, receptory, ich funkcja i rozmieszczenie, czyli dużo neurofizjologii, żeby zrozumieć tak naprawdę, czym ta neurodiagnostyka i neuroterapia jest. Jeżeli nie wiesz, jaki kurs wybrać, to tak naprawdę nie ma problemu, możesz tak naprawdę kupić je wszystkie. I plus jest taki, jeżeli kupisz sobie 2 szkolenia, to będziesz miał 10% zniżki, 3 szkolenia, 24-30, więc może być to naprawdę fajna oferta. Jeżeli w ogóle chcesz wejść w świat neuroterapii, no to jest to jedna z lepszych opcji, jaką możesz zrobić. I zobaczyć, czy to jest to świat dla Ciebie. Co Sachi? Uwaga, miałem zobaczyć. Uwaga, gotowy jesteś? Gotowy? Gotowy? Stój, stój, gotowy? Tak? Raz, dwa, trzy, hop!